wszystkich w pokoju Pomagaj się uczyć. Wcześniej w tej części dotyczącej wprowadzenia do PPM-u była mowa o tym, że Centrum Edukacji Obywatelskiej ma nowe logo i właśnie to nowe logo będzie nam towarzyszyło przez cały ten czas, już od dzisiaj po tej ogólnopolskiej inauguracji nowego obrandowania. Ja nazywam się Michał Szczepanik i wraz z Danutą Sterną będę prowadził pierwszą część dotyczącą OK Zeszytu. Będzie to panel dyskusyjny. W drugiej części to będzie webinar, który będę prowadził wraz z Katarzyną Młodożeniec, co się sprawdziło z oceny kształtującego w czasie zdalnej edukacji, jak to przenieść do szkoły we wrześniu. I trzecia część, którą też poprowadzę, jest to prezentacja programu Szkoła dla Innowatora. Kto będzie mówił? W trakcie tej półtorej godzinnego występu będą mówili przede wszystkim nauczyciele praktycy. Osoby, które nie boją się wyzwań, zaprosiliśmy również uczniów z dwóch szkół, którzy będą mówić o swoim doświadczeniu pracy z OK Zeszytem. Zaprosiliśmy również rodziców i mamy ekspertkę CEO, czyli Danutę Sternę. Na początek będziemy mówić o OK Zeszycie i poproszę teraz, zdjęcie Danusi Sterny mi gdzieś zniknęło. Moderatorami tego panelu będzie właśnie Danuta Sterna. Jest ona widoczna wśród tych osób, które mają Państwo, wszystkich uczestników naszego panelu. Ekspertka merytoryczna programu Szkoły Uczącej się i ja, Michał Szczepanik, nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Wczesnej i w Starczy. Oboje z Danusią jesteśmy od lat związani z ocenianiem kształtującym i od samego początku z OK Zeszytem. Danusiu, o, jesteś na zdjęciu, pojawiłaś się. Więc teraz oddaję Tobie głos i jeszcze powiem o panelistkach. To jest Joanna Sułek, nauczycielka matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim, Barbara Bartnik, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie. Będą również uczennice i uczniowie z tych dwóch szkół oraz rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie. Danusi, oddaję głos. Witam Was serdecznie i może będę mówiła o czymś innym niż jest na tym slajdzie, dlatego że chciałam Wam powiedzieć, że OK Zeszyt ma już 4 lata. Ja się trochę czuję matką chrzestną tego zeszytu, ale to właściwie bohaterami to są nauczyciele, którzy podjęli to wyzwanie. Najpierw na Facebooku, czyli to jest taki ruch oddolny. Po prostu wtedy chyba około 40 osób zgłosiło się, że spróbują, zobaczą, jak, czy to działa i czy to ma sens i zaczęliśmy razem pracować. Potem się to przerodziło w większy ruch, także w tej chwili mamy na Facebooku stronę, która, grupę, która się tym zajmuje i tam, no oczywiście nie wszyscy pewnie tworzą ten OK Zeszyt, ale są zainteresowani i ja ostatnio nie zaglądałam, ile jest uczestników, ale ostatnimi czasy, jak zaglądałam, to było 16 tysięcy, więc duże zainteresowanie tym jest. Ja bym mogła powiedzieć, że OK Zeszyt to jest taka książka, którą sami uczniowie tworzą i z którą potem korzystają. Takie. Mówiło się często o portfolio uczniowskim, czyli taką teczkę, gdzie uczniowie zbierają różne dokumenty dotyczące ich pracy i to też można by było nazwać portfoliem, czyli to nie jest tylko podręcznik, ale też i portfolio. I to, co jest najważniejsze, to, że ten zeszyt jest ucznia i to uczy ucznia odpowiedzialności za własny proces uczenia się. To jest, dlaczego OK Zeszyt w ogóle, bo tutaj jest OK, czyli ocenianie kształtujące i zeszyt, albo można powiedzieć, że to jest OK Zeszyt, czyli bardzo dobry zeszyt, i więc jest związane z ocenianiem kształtującym. Dlatego tutaj ostatnia linijka to jest piąta strategia oceniania kształtującego, która jest jak gdyby zwieńczeniem, to znaczy gdybyśmy tak mogli dojść do niej, to nauka była przyjemna i skuteczna, czyli wspomaganie uczniów by stali się autorami własnego procesu uczenia się. Bo nikt nie uczy się
Nikogo nie można nauczyć, tylko każdy musi się sam nauczyć i tylko możemy mu pomóc w tym. Czy mogłabym Michale poprosić o następny? Tak, już. Więc co w tym zeszycie tak najbardziej gra? To są refleksje. Myśmy właściwie, to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że myśmy w czasie używania tego odkrycia zeszytu doszli do wniosku, że ta refleksja jest taka ważna, że właściwie bez refleksji, bez tego, czego się nauczyłem, dlaczego się uczyłem i czego bym się jeszcze chciał nauczyć, to właściwie nie ma nauki. Takie tylko wlewanie do głowy różnych rzeczy to nie jest nauka. Ważna jest ta refleksja. Refleksja i to ucznia oczywiście, a nie nauczyciela. I również to jest miejsce, gdzie uczeń może zachować wszystkie rzeczy, które mu są potrzebne do uczenia się. To znaczy cele, kryteria, ale też bardzo ważne, żeby tam zachował swoje prace i się zorientował, że się uczy. Jak się uczy, żeby mógł mieć poprawione prace. I to jest taka bardzo duża pamiątka, ale też możliwość korzystania przy różnych, nie wiem, egzaminach czy powtórzeniach można korzystać właśnie z tego zeszytu. Tutaj ostatni punkt to jest dokumentowanie przez uczniów własnego rozwoju i to chodzi o to, żeby uczeń widział naprawdę, że się uczy, że to nie jest coś, bo wiecie, jak my się rodzimy, no to wielu rzeczy jeszcze nie umiemy, tylko po prostu w ramach potem się uczymy i wydaje nam się, że myśmy to już dawno umieli, ale to nie jest prawda. Ten proces następuje i to jest ważne, żebyśmy widzieć, że ja się uczę. Można prosić, Michale? Tak, już. I teraz taki slajd, który mówi, co najczęściej jest w tym zeszycie zawieszczone. I na czerwono są zaznaczone te rzeczy, o których nauczyciele, którzy są na różnych kursach albo z nami mają kontakt, mówią, że te rzeczy to na pewno muszą być w zeszycie, bo one pomagają się uczyć. Pierwsze to są cele i kryteria sukcesu, czyli cele. Czego będziemy się uczyć? Też ważne przy tym celach jest, dlaczego będziemy się tego uczyć. Nie tylko, że będziemy się tego uczyć, ale dlaczego? Po co nam to będzie potrzebne? A kryteria sukcesu to są te rzeczy, często nazywane na co bezu, czyli na co będziemy zwracać uwagę, czyli po czym poznamy, że te cele żeśmy osiągnęli. I z tym bardzo związane są podsumowania lekcji, dlatego że same cele i bez podsumowywania to no jak gdyby taka jest spektakl teatralny, z którego wychodzimy wcześniej i nie wiadomo właściwie po co żeśmy byli. Czyli podsumowanie. I można je robić na bardzo różne sposoby. I bardzo popularne są mapy myśli. Jak tutaj widzę tych młodych ludzi, to mam nadzieję, że lubicie mapy myśli i że to wam pomaga się uczyć. One są nadzwyczajne, jeżeli oglądać, można oglądać mapy myśli, które uczniowie robią. Tutaj z tego OPPM-u również będzie mapa myśli, tak mi zapowiedziano, że ktoś będzie rysował to, o czym wszyscy tutaj mówili. Ale można też po prostu podsumowywać własną właśnie refleksją, na której jesteśmy fanami, dlatego żeśmy bardzo dużo takich sposobów na reflektowanie uczniów w różnych miejscach propagowali. Komentarze nauczycieli, czyli informacja zwrotna do pracy ucznia. To jest bardzo istotna sprawa i właściwie to jest sedno oceniania kształtującego. Uczeń musi wiedzieć, co zrobił dobrze, co zrobił źle, jak ma to poprawić, jak ma się dalej uczyć. Sam stopień nie wystarcza. I jeżeli uczeń zachowuje te komentarze, to w ten sposób może widzieć również, że się rozwija. Też i również może widzieć to nauczyciel. Widzi po prostu, że praca ucznia się poprawia. Popularna jest bardzo ocena koleżeńska i samoocena. Dlaczego? Dlatego, że informacja zwrotna jest bardzo dla nauczyciela czasochłonna i często można po prostu ocenić się koleżeńsko, czyli uczniowie między sobą się oceniają, albo samemu się ocenić, jeśli się zna dobrze kryteria. No właśnie często jest stosowana i często nawet uczniowie mówią, że oni wolą ocenę koleżeńską, dlatego że nie jest taka wysoka, tylko po prostu jeden drugiemu kolega mówi, co zrobił dobrze i to pomaga mu się uczyć. No i te dowody na uczenie się uczniów, czyli zajmowanie tych ważniejszych prac, ważniejszych rzeczy, które się na lekcji działy, to co trzeba zapamiętać, to wszystko mamy w tym OK zeszycie, czyli ten OK zeszyt jako skarb do uczenia się. Chyba dziękuję bardzo, chyba wszystko, prawda, Michale? Mhm. Tak. O, właśnie taki rysunek, który pokazuje, i to jest może ważny rysunek, dlatego że
uczniowie tak, niektórzy, którzy dobrze wykorzystują swój OK zeszyt i nauczyciele im w tym pozwalają, to się prawie uzależniają. Po prostu nawet nie chcą go wypuścić z ręki, żeby komuś pożyczyć, tylko chcą go mieć zawsze przy sobie. Dziękuję. Dziękuję. I w ten sposób przeszliśmy do panelu. Na początek edukacja wczesnoszkolna i poproszę o włączenie mikrofonu Basię. Jestem. Tak. Będzie nam towarzyszyła taka grafika, która składa się z wielu zdjęć z OK zeszytu. Basia Bartnik ze szkoły numer 111 z Krakowa odpowie nam na dwa pytania. Czym różni się zwykły zeszyt od OK zeszytu oraz co najbardziej mi się sprawdza w nauczaniu z OK zeszytem? Ja powiem w zasadzie to, co Danusia przed momentem powiedziała. Czym różni się? No przede wszystkim nastawienie ucznia. Nie ma możliwości, żebym pożyczyła zeszyt od kogokolwiek, nie słysząc od razu pytania, a nie zgubi pani, a odda pani. Ja teraz próbuję od nich pożyczyć na wakacje, żeby skserować, bo to są arcydzieła. No proszę Państwa, tutaj to już rodzice nawet pytają, czy na pewno oddam, bo oni bez tego OK zeszytu to nie dadzą rady. Więc to jest nastawienie ucznia, coś fantastycznego. Kto nie doświadczył, to naprawdę trudno sobie wyobrazić. Poza tym, czym różni się? Też Danusia powiedziała, my oddajemy uczniowi odpowiedzialność za jego uczenie. Ja z tym zespołem miałam możliwość pracy od pierwszego dnia poprzez OK zeszyt, ocenianie kształtujące i widzę ten proces, który zaistniał. My od dywanika, kiedy siedzieliśmy, kiedy nie umieli pisać, nie znali literek, obserwowałam, jak oni przyjmują, co to cel, co to kryteria, czyli na co bezu, jak oni działają. Dzisiaj, kiedy pracowaliśmy zdalnie, w zasadzie nie było większych problemów. To było normalne. Dostawali OK, dostawali cel, dostawali kryteria i pracowali, bo wiedzieli jak. Czym się różni? Tym, że oni sami nadbudowują już w tym momencie to, co ja proponuję. Ja dostaję codziennie zdjęcia, mówiąc o łące, ja mam za chwilę ziołolecznictwo, różnego rodzaju specyfiki, bo ktoś poszedł w tą stronę. Tutaj na tej grafice to są prace z tego roku, to są prace tak naprawdę z nauki zdalnej, labbook, jest mapa myśli, oni uwielbiają, oni tworzą i też było hasło ser, były jakieś proste rzeczy, wszystko tu się znalazło, nawet flagi, które świadczą o pochodzeniu sera. Także co mi się najbardziej sprawdza w tym zeszycie? To, że uczeń zaczyna myśleć o uczeniu, to, że chce myśleć i powtarzając zawsze, to ty będziesz kiedyś działał, ja ci pokazuję jak, a ile z tego weźmiesz, to twoje, on wierzy albo nie. Nie możemy nigdy mówić, że 100% chwyci nasze myślenie, ale na pewno bardzo dużo. Poza tym, co jeszcze mogę powiedzieć, ja pokazuję jak uczyć się, jak notować. Stosuj kolory, stosuj strzałki, stosuj mapy. Oni kiedyś, robiąc takie notatki, już przetwarzają wiedzę, która jest trudna i bardzo wiele zapamiętują. Myślę, że to jest najważniejsze. Ja cieszę się, że uczniowie działają, biorą odpowiedzialność za to swoje działanie i myślą. Ja na koniec powiem o sytuacji, nie wiem, pierwsza klasa. Mam do tej pory dziewczynkę, nawet przywołam jej imię Martynka. My zawsze robiliśmy podsumowania, nawet jak dzieci nie pisały, nie czytały. Czytałam kolejne punkty na COBEZ-u i oni mieli w kwadracikach zaznaczyć na zielono, na żółto, na czerwono. Martynka, bardzo roztropna dziewczynka, nic nie zaznaczyła. Ja martwiłam się, mówię, Martysiu, czemu nie zaznaczyłaś? Proszę pani, ja tak szybko nie umiem sobie odpowiedzieć na te pytania, czy to już opanowałam. Tato w domu mi to wytłumaczy. Powiedziałam, proszę wziąć kredki, przyjść do biurka. Ja, proszę Państwa, czytałam jej te kolejne punkty na COBEZ-u, a ona myślała, brała odpowiednią kredkę i znaczyło. Dla mnie jest to, do tej pory jak mówię, to mam ciarki, po prostu było to przeżycie niesamowite. Jak można w małe dziecko pokazać mu, jak można mu pokazać, że nauka to jest twoja sprawa i twoja odpowiedzialność. Także dla mnie z tym zespołem niesamowite doświadczenie. Od pierwszego dnia do ostatniego trzeciej klasy żegnam się dzisiaj z nimi i wiem, że OK zeszyt dla nich jest ważny i cieszę się z tego niezmiernie.
Dziękuję, Basiu. Ja jeszcze dodam, że Basia z tym zespołem, który teraz będzie za chwilę mówił, pracowała przez 3 lata z OK Zeszytem, więc mają duże doświadczenia. I teraz właśnie przechodzimy do uczniów i uczennic ze szkoły od Basi, czyli chyba są z nami obecni Bartosz, Natalia, Tomasz i Zuza. Tu są 2 pytania dla Was i kto z Was chciałby pierwszy zabrać głos? Zapraszam do włączenia mikrofonu. Piotrek, Tomek, Natalia, a mamy pani Aneta i pani Dominika. Tak, na razie Piotrek chyba. Piotrek. Dobrze, Piotrze, teraz powinno Cię, jakbyś się odmutował. O, teraz słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Na które pytanie chciałbyś odpowiedzieć? Mogę na pierwsze. Dobrze, no to słuchamy. Mój OK Zeszyt jest mój. On po prostu tam są moje pomysły. To jest wszystko moje. Ja to wymyśliłem. Pani Basia nam tylko wskazuje drogę, a my tak naprawdę robimy wszystko to, co my chcemy. I robimy swoje mapy myśli, swoje jakieś notatki i to jest po prostu nasze. My to wymyślamy. Dobrze, dziękuję. Jak myślisz, jak przejdziesz teraz do 4 klasy od września, to czy on dalej będzie tobie towarzyszył, ten OK Zeszyt? Czy będziesz starał się, żeby osoby, z którymi będziesz pracował, skłonić się do tego, żeby też taką metodą pracować? Moi koledzy z tym pracują, więc nie wiem, jakby to wyglądało. No sam nie jestem w 4 klasie, ale tak, to jest bardzo dobra forma uczenia. Przy tym wydaje mi się, można się dużo bardziej i więcej nauczyć. No nie wiadomo, czy to się da zrobić przy tylu przedmiotach, ale no byłoby fajnie, bo to z tym się łatwiej uczyć. Z tym można dużo, bardzo dużo zapamiętać w krótkim czasie. Dobrze, dziękuję. Ja powiem tak od siebie, że da się, także wszystkich przedmiotów można też stosować OK Zeszyt. Basiu, kogo jeszcze mamy od ciebie ze szkoły? Nie słychać cię? Mamy Natalię i Tomka, to ja może Natalkę poproszę. Dobrze. Teraz. Natalia, jakbyś włączyła mikrofon, ja spróbuję Cię znaleźć, bo być może... Dzień dobry. Dzień dobry. Natalio, drugie pytanie, czy na drugie pytanie możesz nam odpowiedzieć? Jak tak, się pomaga się uczyć? Mogłabym. Proszę, to słuchamy. Mój OK Zeszyt pomaga mi się uczyć tak, że jest na co bezu i można zaznaczyć to, co się umie, a czego nie. Na przykład jeszcze jak do każdej lekcji jest na co bezu i jakby lekcja jest oddzielona od lekcji. I zawsze robimy kolorowe notatki, dzięki którym łatwiej nam się jest nauczyć. I na przykład, kiedy pani zapyta, jak się produkuje ser, to mi jakby sobie wyobrażam, że się otwiera jakaś szuflada i wyciągam z niej projektor. Jakby widzę tą notatkę i już wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. I też mamy mapę myśli i dzięki niej to jest łatwiej nam się nauczyć, a mapa myśli to jest taka notatka z lekcji wykonana różnymi sposobami, na przykład rysunek, tabela albo schemat. Mhm, dziękuję. I jeszcze mamy, Basiu, tak. Tomek. Tomek, jakbyś włączył mikrofon. Tak, jest z nami Tomek. Tak.
Tomku, które, bo były dwa pytania, na które z tych pytań chcesz odpowiedzieć? No, mógłbym na pierwsze. Dobrze, to słuchamy. Tak, okej, zeszyt należy tylko do mnie. Mam takich dwa do polskiego i matematyki. Ja w nim zapisuję różnego rodzaju notatki według własnego pomysłu, tak żebym wszystko zrozumiał i zapamiętał. Jest to dla mnie taka księga, do której każdego dnia wpisuję nową, zdobytą wiedzę ze szkoły. Dlatego zeszyt taki po prostu jest dla mnie wyjątkowy. Mhm. Dobrze. A ja mam do ciebie takie pytanie. Czy korzystasz z okej zeszytów swoich kolegów i koleżanek? Czy jakoś wymieniacie się, przeglądacie, inspirujecie? No nie, ale bardzo bym chciał zobaczyć zeszyty innych dzieci, bo pani Basia cały czas mówi, że są takie piękne, więc fajnie by było. Mhm. Tomek mówi o tej sytuacji, kiedy nie mogą się wymieniać, bo są w domach. Ale na co dzień, Tomku, jak jest, kiedy chodzimy do szkoły, jak to było? No. Przeglądacie swoje zeszyty? No nie. Nie. Dobrze. Tak, uważasz, dobrze. Pilnujecie. To dziękuję uczniom ze szkoły numer 111 z Krakowa i zapraszam teraz do panelu rodziców uczniów z tej szkoły, czyli panią Dominikę i panią Anetę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa pytania, które z tych pytań pani Aneta chce sobie wybrać. To może ja pociągnę temat już okej zeszytu i powiem ze swojej strony, jak to jest u mnie i mojego syna. My wszystkie zeszyty od pierwszej klasy mamy zostawione, bo uważam, że to jest świetna baza na starsze klasy. Nawet jeżeli w starszych klasach syn nie będzie miał prowadzonego takiego zeszytu, to samo spojrzenie do tych zeszytów z młodszych klas da mu jakąś już podstawę do rozbudowania potem dalej wiedzy. Syn, jak tworzy ten zeszyt, ma ogromną frajdę właśnie stworzenia tych map myśli. Jeżeli pani, od pani Basi dostaje pochwałę, że zrobił super mapę myśli, to on przez pół dnia nie może o tym zapomnieć i przeżywa po prostu, że ma pochwałę. Dla niego to jest po prostu zwyczajna frajda, tak? I kiedy tworzy te mapy myśli, kiedy zapisuje jakieś swoje refleksje na dany temat z danej lekcji, to on już tak naprawdę na bieżąco się uczy, zapamiętuje. I sam proces nauczenia, sam proces jego uczenia jest szybszy, bo dużo więcej wynosi z tego tworzenia i map myśli i tych refleksji. Ja w swojej głowie mam jeszcze zeszyty, jak wyglądały zeszyty, kiedy ja byłam uczniem w wieku mojego syna. To było przepisywanie bezsensowne morza słów, definicji z książek, które tak naprawdę nic nie dały, bo to było tylko zakłuć, zdać i zapomnieć, tak? Tak naprawdę taki efekt to dało. Natomiast jak spoglądam w zeszyty syna, no ja jestem zachwycona, jak on prowadzi te zeszyty, jak one wyglądają i tak jak mówię, no ja się nawet przywiązałam do tych zeszytów i no i mamy wszystkie zeszyty od pierwszej klasy schowane na przyszłość, nawet na pamiątkę potem. Mhm, bardzo dziękuję. To poproszę teraz panią Dominikę. Witam serdecznie. Ja powiem tak, ja już sobie w tej chwili nie wyobrażam, że dzieci pójdą do czwartej klasy i te zeszyty będą w cudzysłowie wyglądać w sposób tradycyjny, tak jak my się uczyliśmy. Właśnie tak jak Aneta powiedziała wcześniej, że było spisywanie notatek i później uczenie się od deski do deski, takimi samymi słowami trzeba było później powtórzyć nauczycielowi i wtedy była ta ocena wysoka, nie daj Boże człowiek chciał coś własnymi słowami powiedzieć, to gdzieś te punkty były odejmowane. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, nie mówię, że wszyscy nauczyciele, no ale tak to wyglądało. Ja jestem wzrokowcem, mi jest łatwiej zapamiętać, jak mam kolory, jak mogę sama sobie coś rozrysować. I moja córka jest zachwycona tym, że może właśnie dużo rysować, że może poszukiwać tych informacji. Widzę ogromny postęp, nawet biorąc pod uwagę ten czas, kiedy musimy się uczyć w domu,
Na początku były jakieś tam trudności, trzeba było się przestawić, tak? Jednak mama to jest inny autorytet niż wychowawczyni. Natomiast no, w ostatnie tak 2 tygodnie sama mało nawet jest zapytań w kierunku do mnie, czy nie wiem, mamo coś wytłumacz, wszystko sama tworzy szybciej. Ja widzę same plusy. Tak? Dla mnie ten model, który pani Basia nam zaproponowała, jest najlepszy. No, pobudza u dzieci kreatywność, poszukiwanie wiedzy. Ja nie jestem zwolennikiem uczenia się na pamięć, zakuwania właśnie, bo to się po prostu z czasem zapomina. Dzieci muszą umieć szukać informacji, gdzie znaleźć, w jaki sposób. Nie tylko internet, mamy w dalszym ciągu książki. Ja kocham książki i uważam, że to jest najbogatsze źródło wiedzy i warto zawsze po nie sięgać. No, ja uważam, że edukacja właśnie powinna iść w tym kierunku, tak? Ten model powinien być wszędzie. I niezależnie, czy to jest edukacja wczesnoszkolna, czy to jest później, to jest przydatne kiedyś w życiu, jak dzieci pójdą już dorosną, pójdą do pracy. W tej chwili naprawdę oczekuje się od pracowników kreatywności, jakichś nowych pomysłów, rozwiązywania problemów samodzielnie. Więc ja jestem na tak. I będę zachęcać, jeżeli dzieci pójdą do 4. klasy i będziemy na zebraniach z rodzicami, żeby nauczyciele, jeżeli jeszcze nie znają tego modelu, tego systemu, to żeby się z nim zapoznali i żeby w ten sposób starali się działać. Bo i oni na tym korzystają. Ja uważam, że to jest też korzyść dla nauczyciela. Tak, dziękuję. To jest też, tak podsumowując to, co panie powiedziały, tworzenie takiego własnego podręcznika, własnej książki, która pomaga się uczyć, oprócz tego, że oczywiście uczniowie i uczennice mają swoje książki, które przekazuje im szkoła, no to jednak książka stworzona przez siebie, według swojego systemu, ktoś jest bardziej wzrokowcem, ktoś lubi bardziej kolory, to wszystko nadaje taki indywidualny tok uczeniu się. I teraz przechodzimy w naszym panelu do klasy 7. Zapraszam teraz Joannę Sułek do włączenia mikrofonu. Joasiu, jesteś z nami? Witam serdecznie. Dobrze. Tutaj jest również grafika przedstawiająca zdjęcia z okej zeszytu z klasy 7. I Joasiu, pytania dla ciebie. Czym różni się zwykły zeszyt od okej zeszytu? No, różni się takim uporządkowaniem, bo znajdują się tam elementy oceniania kształtującego, które mamy na naszych lekcjach i one w tych, jakby one mają swoje odbicie w zeszytach uczniowskich, czyli są tam cele, są tam tematy, są tam cele, są tam kryteria sukcesu, są uczniowskie refleksje, są również informacje zwrotne, które uczeń dostaje ode mnie, jak również samoocena uczniów i ocena koleżeńska. Jeżeli robimy mapy myśli, to one też w tych zeszytach się znajdują. Także wszelkie takie nasze działania, które są związane z oceniem kształtującym, z okej zeszytem, są tam zbierane. Również oczywiście zachęcam też dzieci do różnych własnych notatek, do zapisków, które pomagają im się uczyć, więc też jest to pole dla jakiejś ich kreatywności, dla rozwijania własnych pomysłów. Czyli tym właśnie się różni, że tak jak też tutaj właśnie mamy mówiły, tak, że nie jest to wszyscy muszą mieć to samo przepisane, tak, w identyczny sposób, identycznie ma to wyglądać, tylko jest też miejsce na własną pomysłowość dziecka, a także na to, żeby tam mogły jakby realizować swoje potrzeby w zakresie tego uczenia się. Mogą tam zapisać to, co im w tym uczeniu się pomaga najbardziej. Jeśli chodzi o drugie pytanie, co u mnie się sprawdza najbardziej, to szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć, bo jakby już cały system w tej chwili działa jako jakaś taka całość i mogłabym powiedzieć, że sprawdza się w zasadzie wszystko.
Natomiast chyba szczególnie chciałabym powiedzieć o kryteriach sukcesu i informacji zwrotnej, tak, że to się sprawdza. I to chyba też najczęściej wybrzmiewa we wszelkich ankietach i w moich rozmowach z uczniami, że oni bardzo te elementy cenią. Kryteria sukcesu pozwalają im na takie zaplanowanie działań, na zorientowanie się w tym, ile już potrafią, co jeszcze przed nimi. Tym bardziej, że u nas przy kryteriach sukcesu od razu mają samooceny, gdzie mogą na bieżąco sobie notować na lekcji, na jakim są etapie, czy potrzebują jeszcze przy tym kryterium trochę pobyć, czy mogą już przejść dalej. Więc to na pewno się sprawdza i też sprawdza się to, że właśnie ja daję tę informację zwrotną i tutaj trochę przełamałam chyba te schematy, które w naszych szkołach są, gdyż odważyłam się na to, żeby dawać dzieciom sprawdziany, oddawać im po prostu, nie trzymać w tych szafach, tylko oddawać sprawdziany. Czyli najpierw ja akurat pracuję w ten sposób, że robię próbny sprawdzian na informację zwrotną, który dziecko ma w zeszycie, tak, i może z nim sobie popracować, widzi, co mu tam napisałam, co ma dobrze, nad czym jeszcze ma popracować, a później dostaje już ten właściwy sprawdzian, który też dostaje do zeszytu i ono widzi swój postęp, widzi, ile się nauczyło, tak, więc te sprawdziany ma u siebie w zeszycie i ma zawsze do tego wgląd, może do tego w każdej chwili wrócić, więc to chyba są takie rzeczy, które są według mnie najcenniejsze. Dziękuję. Ja też od razu dodam, że tutaj Jasia mówiła o różnych rzeczach, o kryteriach sukcesu, informacji zwrotnej. One są również widoczne tutaj w tym kolażu, ale ja też będę wraz z Kasią Młodorzeniec mówił o tym troszkę więcej, w troszkę innej formie, w części tego webinara dotyczącego oceniania kształtującego. Jasiu, dziękuję. I teraz zapraszam uczniów i uczennice z Twojej szkoły. Mam zapisane, że to ma być Ada, Marta, Klaudia i Dominik. Więc kto pierwszy? To ja mogę zacząć. Dobrze, to Klaudia. Klaudio, które pytanie sobie wybierzesz? Na pierwszy mogę odpowiedzieć. Zeszyt OK jest mój, ponieważ zawsze po lekcji piszemy, zawsze po macie piszemy refleksję. Ja się nauczyłam indywidualnie i też na początku działu dostajemy od pani kryteria sukcesu, samoocenę, w której obok jest przy każdym zagadnieniu rubryka, w której możemy zaznaczyć na zielono, żółto lub czerwono, czy to umiemy, nie, tak, musimy to jeszcze powtórzyć. Dzięki temu ja sama mogę ocenić, czy coś umiem, czy nie. I ogólnie właśnie wszystko w tym zeszycie jest moje i pani tylko naprowadza. Dziękuję. Ja jeszcze dodam, że tutaj widoczny jest chyba z OK zeszyt właśnie z tymi kolorami, z tymi kryteriami. To, o czym przed chwilą Klaudia mówiła. Mam nadzieję, że widać mój kursor. Tutaj kryteria do lekcji albo do działu. Dobrze, nie widzę. I mamy kolorami. Kolor zielony opanowany w 100%, kolor żółty nie do końca ma pewne wątpliwości, kolor czerwony muszę nad tym więcej popracować, to sprawia mi większą trudność. Jasiu, kogo teraz? Myślę, że Marta. Dobrze, Marta, jakbyś włączyła mikrofon. Już mam włączone. A, dobrze, super. Czy na drugie pytanie możesz odpowiedzieć? Jasne, że mogę. To tak. Jak OK zeszyt pomagać się uczyć? Przede wszystkim ja staram się głównie zapamiętywać wszystko na lekcji i z reguły to mi wystarcza, żeby dobrze napisać sprawdzian, ale również zawsze przed sprawdzianem przyglądam się moim kryterium sukcesu i od razu widzę, czego mam się nauczyć, ponieważ przy tym temacie jest żółty kolor lub czerwony i po prostu zaglądam do tych zadań, które są przy temacie, przypominam i już wiem. Również bardzo przydaje się sprawdzian próbny, dzięki któremu taką mam informację, czy już dużo umiem, czy jeszcze nie i czego muszę się nauczyć. Dobrze, dziękuję. Chyba jest z nami jeszcze Ada, która miała wcześniej problemy techniczne. Tak? Dzień dobry. O, witam, Ada. Na które pytanie chcesz odpowiedzieć?
Ja bym mogła odpowiedzieć na drugie pytanie, bo jakby ja nie jestem w tej szkole jakoś długo, tylko przeniosłam się w drugim semestrze i mam jakby taką perspektywę, można powiedzieć, że tego OK zeszytu i tego zeszytu, który jakby funkcjonował normalnie. I jakby uważam, że z OK zeszytu zdecydowanie lepiej mi się uczy. Jakby jak pani daje nam na przykład właśnie sprawdzian próbny i informację zwrotną z tego. Jakby ja w poprzedniej szkole nie miałam czegoś takiego, że dostawałam jakby takie motywacje od nauczyciela, jak dostaję teraz od pani. Pani tam pisze właśnie, co jest poprawnie, co, nad czym powinnam jeszcze popracować. Ja nie miałam czegoś takiego nigdy i to była dla mnie zupełnie nowa rzecz. I właśnie jak mam tą informację, co powinnam jeszcze powtórzyć, a co właśnie mam dobrze, to właśnie się motywuję, że wow, jednak coś potrafię i że jeszcze jednak powinnam nad czymś popracować. Sprawdzam sobie w kryteriach sukcesu, co to właśnie powinno być. Zaglądam do zadań i no zdecydowanie łatwiej się uczy. Mm-hmm, dziękuję. Cieszy akurat mnie ten głos, bo nie wiedziałam o tym, że akurat przeszłaś z innej szkoły do właśnie SP3 w Mińsku Mazowieckim i to też mi pokazuje, że można zacząć w trakcie roku szkolnego pracę z OK zeszytem i jest to też praca efektywna. Dziękuję w takim razie Joasi, dziękuję uczennicom ze szkoły numer 3. Dominik jeszcze. Słucham? Jeszcze Dominik. A, przepraszam, Dominika jeszcze pominąłem. Tak, to Dominik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam... Dominiku, coś, głos ci ucieka. Jakbyś teraz spróbował coś powiedzieć, ewentualnie wyłączył sobie kamerkę. Chyba lepiej. Kamerka włączona. Już dobrze. Dobrze, no to teraz. Ja mogę odpowiedzieć na drugie pytanie. Dobrze. OK zeszyt to jest dla mnie nowość, jednak pomaga mi się uczyć w taki sposób, że na przykład, jeżeli dostajemy kryteria sukcesu, to mamy przykładowe zadanie, dzięki którym możemy zrozumieć temat, na który rozmawiamy. Mamy informacje od nauczyciela, tłumaczenie danego tematu i wprowadzenie. Jest to bardzo dobry sposób, dzięki którym nauczyłem się czegoś więcej, nauczyłem się tego, że można współpracować razem ze swoim zeszytem, tak to powiem już w przenośni. Pomaga mi również to, że podczas sprawdzianu próbnego pani daje nam informację zwrotną, nad czym musimy popracować, co możemy jeszcze przećwiczyć, co jest na plus, co nie do końca umiemy. Jest to sposób, dzięki którym nie korzystam z pomocy rodziców, gdzie we wcześniejszych klasach nie zawsze wszystko rozumiałem. Teraz sam mogę sobie zerknąć do zeszytu, zerknąć do uwag nauczyciela i pomyśleć nad tym i zrobić zadania. Dobrze, dziękuję. To ja jeszcze raz dziękuję uczniom ze szkoły z Mińska Mazowieckiego, czyli Dominikowi, Klaudii, Marcie i Adzie, za wasze cenne dla nas wypowiedzi, bo one pokazują, że OK zeszyt również sprawdza się w szkole od klasy czwartej wzwyż. Tutaj jest oferta CEO, tak krótko o różnych działaniach, które mamy przygotowane dla państwa, też z OK zeszytem. To są kursy internetowe, kurs internetowy OK zeszyt i OK zeszyt zaawansowany. OK zeszyt kurs będzie startował pod koniec września, więc można nadal się zapisywać do tego kursu. To jest kurs dla nauczycieli.
Tak, jest to kurs dla nauczycieli. Uczniowie też w tym kursie są jak gdyby włączeni, ale przez to, że nauczyciele, nauczycielki, którzy uczestniczą w tym kursie, dają refleksję związaną z tym, jak ci uczniowie, uczennice pracują. Dają również zdjęcia i w kursie pracuje się pod opieką okejek. No taką okejką jest właśnie Joasia i Basia, które pomagają innym nauczycielom, nauczycielkom w Polsce, jak wprowadzać okej zeszyt. Danusia, oddaję Ci głos. Mm-hmm. Mamy również warsztaty dla szkół okejowych i nieokejowych. To są warsztaty dla rad pedagogicznych. Ale teraz chciałam powiedzieć o pomocach dydaktycznych, z których jestem bardzo dumna i które bardzo polecam. Jedno to jest taka teczka, w której są różnego rodzaju rysunki, które są pomocne do tego, żeby uczniowie na nich coś wpisywali. One przeważnie składają się z chmurek. To też jest bardzo dziwna sytuacja, dlatego że jak żeśmy zaczynali z okej zeszytem, to myśleliśmy, że można po prostu zapytać ucznia, czego się dzisiaj nauczyłeś, albo co byś mógł powiedzieć na dany temat. I uczniowie wcale nie chętnie pisali. Natomiast jak mieli rysunek z chmurką, to te chmurki chętniej wpisują i więc zachęceni są. Ale to jest taka mała rzecz, natomiast druga pomoc to jest pudełko refleksji, w której jest chyba ze 30 sposobów na refleksję uczniowską. Żeby nie powtarzać, żeby to było coś innego dla uczniów, to nauczyciel losuje albo uczeń sobie sam losuje taką karteczkę i tam ma ten sposób na refleksję i w ten sposób podsumowuje lekcję. Mamy też pudełko mistrzów. To też są złożone z takich kart, ale to jest pomoc dla nauczyciela w momencie, kiedy ma bardzo zróżnicowany poziom wiedzy uczniów podczas lekcji. I wtedy ci uczniowie, którzy są bardziej do przodu, mogą właśnie wylosować zadanie, które mają wykonać. I też, żeby było ono, to jest bardzo częsty problem, który mamy. To znaczy, że ten poziom nie jest i że chodzi o to, żeby ci uczniowie, którzy już opanowali temat, nie nudzili się na lekcjach, a żeby nauczyciel mógł się zająć tymi, którzy jeszcze nie opanowali tematu. To wszystko jest dostępne w księgarni Civitas, bardzo zachęcam. Też nowością jest to, że niedługo wyjdzie książka OK Zeszyt, ona już jest napisana, już jest w recenzji. Napisałam ją razem z Agnieszką Wendą, właściwie to bardziej Agnieszka napisała niż ja, ale ja też miałam w niej udział i myślimy, że to może być pomoc dla wszystkich, którzy by chcieli spróbować. Ale jak już jestem przy głosie, to chciałam Was zachęcić, zarówno uczniów, którzy może już kończą trzecią klasę i teraz w czwartej klasie może im się zdarzyć, że z jakiegoś przedmiotu nie będzie OK zeszytu, a żeby albo też rodziców, albo mogą w ogóle w czasie wakacji. Coś takiego, to chciałam Was zachęcić do czegoś takiego, co nazywamy OK zeszyt wakacyjny. Jak rzucicie w internet, to pewnie akurat to wypadnie, bo to OK zeszyt wakacyjny. Wakacyjny tak nazwany, dlatego że jak gdyby nie w szkole robiony. Czyli, że uczeń, sam młody człowiek sobie wybiera to, czym się interesuje. I stawia sobie cele, stawia sobie kryteria, i magazynuje w tym zeszycie wszystkie te rzeczy na dany temat. Może się interesuje samochodami, albo może się interesuje ptakami, kuchnią na przykład, przepisami kulinarnymi. I po pewnym czasie sprawdza, co już udało mu się w tym zeszycie zrobić. Jeżeli dorosły towarzyszy takiemu zeszytowi i docenia ten zeszyt, a można powiedzieć, mamo, ja pracuję z OK zeszytem wakacyjnym, poproszę tutaj, żebyś mi dała informację zwrotną, jak ja go prowadzę. To wtedy to jest naprawdę duża frajda i świetna pamiątka. To trochę jest tak, jak kiedyś były prowadzone zielniki, prawda? I one zanikły już trochę, ale może czasami są prowadzone i wtedy oczywiście, ale o zielnik to jest taki okej zeszyt. No, nie ma tam celów i kryteriów, ale gdyby jeszcze dopisać, to by było tak, że to by był okej zeszyt na temat roślin. Zachęcam do okej zeszytu wakacyjnego rodziców i uczniów. Dziękuję. Tutaj jest podana również strona internetowa susco.org.pl. Na tej stronie internetowej kiedyś był artykuł na temat OK zeszytu wakacyjnego. Myślę, że możemy go odświeżyć jeszcze przed wakacjami, żeby Państwo też mogli skorzystać z tej propozycji, która się sprawdza, bo mamy co roku informacje nie tylko od nauczycieli, ale również od rodziców, że pracują w ten sposób na wakacjach, kiedy dziecko się nudzi,
i wtedy spisuję swoje refleksje z czasu wakacji. I podane są dwa adresy mailowe do mnie oraz do Justyny Hachuły, koordynatorki pracującej w biurze, zajmującej się również OK zeszytem. Będzie również możliwość porozmawiania z koordynatorką programu SUS w późniejszym czasie, jeszcze dzisiaj w ramach OPPM-u będę o tym jeszcze mówił. I w ten sposób przechodzimy już do drugiej części. Druga część poświęcona ocenianiu kształtującemu, tego co z oceniania kształtującego sprawdziło się w czasie zdalnej edukacji, co przenieść do szkoły we wrześniu. Jest to webinar, który będę prowadził wraz z Katarzyną Młodożeniec, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Świętej Teresy w Podkowie Leśnej. Kasia jest trenerką w programie Szkoła Ucząca Się i stosuje zarówno ocenianie kształtujące, jak i OK zeszyt. Tą pierwszą część webinara ja rozpocznę od przedstawienia celu. Jest to przede wszystkim zainspirowanie Państwa do refleksji, w jaki sposób zorganizowane można uwzględnić ocenianie kształtujące w czasie zdalnej edukacji i również po niej. A kryteria sukcesu, mamy nadzieję, że po tej krótkiej, no, trwającej niespełna pół godziny części będą Państwo mogli określić, co stanowi fundament filozofii oceniania kształtującego, co z oceniania kształtującego w naturalny sposób wpisuje się w uczenie się zdalne, jak zaadoptować pracę z celami, kryteriami do zdalnego uczenia się, jaką wartość zdalnej edukacji ma informacja zwrotna i co z ocenienia kształtującego w edukacji zdalnej stanowi wyzwanie. Tą pierwszą część będę pokazywał, zwracając też uwagę wraz z Kasią na takie kamienie milowe oceniania kształtującego, bo tutaj ważne są przede wszystkim relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem, uczennicą, ale również samymi uczniami. I to w ocenianiu kształtującym jest bardzo mocno widoczne. Natomiast filarami uczenia się w myśl oceniania kształtującego to jest przede wszystkim zaangażowanie, co było już widoczne w OK zeszycie, użyteczność tego, czego się uczę i satysfakcja z postępu, no i oczywiście wiara w siebie. W mojej praktyce szkolnej uczę w trzech szkołach i w każdej ze szkół pracuję metodami oceniania kształtującego. Stosuję cele, kryteria sukcesu, refleksje na podsumowanie lekcji lub też zadań, informację zwrotną. Określam uczniom, uczennicom, gdzie jest miejsce na ocenę kształtującą i sumującą. Stosuję również samoocenę, ocenę koleżeńską, pytania angażujące uczniów i współpracuję również z rodzicami. Wydawać się to może, że to jest bardzo dużo, ale to oczywiście nie jest wszystko na jednej lekcji, bo to byłoby po prostu nieosiągalne, że musiałbym te wszystkie rzeczy upchnąć w ciągu 45 minut. Więc wszystkie lekcje są skonstruowane w ten sposób, że na początku podaję cel, i ten cel formułuję przez nauczyciela. W czasie takiej typowej lekcji szkolnej w ławkach to jeszcze uczniowie mogą również współtworzyć kryteria sukcesu, czyli te dowody świadczące o tym, że się czegoś będą uczyć, że się na końcu czegoś też nauczą. Więc to jest podstawa, która występuje na każdej lekcji. Na każdej lekcji występuje również refleksja uczniowska. Ona jest w różny sposób. Danusia mówiła o pudełku refleksji i to pudełko refleksji ma już gotowce przygotowane do tego, żeby korzystać z nich i każdą lekcję kończyć w inny sposób, inną refleksją. Ja tutaj mam dwa przykłady. Tarcza strzelnicza, gdzie uczeń lub uczennica wstrzeli się w piątkę, czyli w samo sedno. I refleksja napisana słownie, dosłownie jedno zdanie. I po drugiej stronie taka technika 3-2-1, trzy rzeczy, z których się dzisiaj nauczyłem, dwie rzeczy, o które chcę jeszcze więcej, bardziej poznać i jedno pytanie, które wiąże się z tym tematem lekcji. Refleksja dotyczy całej lekcji lub też zadania edukacyjnego. Stosuję również informację zwrotną, to jest sedno tak naprawdę oceniania kształtującego i stosuję ją w różny sposób. To jest komentarz do pracy ucznia, czyli napisane kilka zdań do pracy ucznia, gdzie występują oczywiście kryteria sukcesu, żeby to też nie było na tej zasadzie, że obojętnie jaką pracę łącznie z testem w ten sposób oceniam. To są tabele, tak jak to było widoczne w OK zeszycie Joasi.
To jest elektroniczna forma przekazywania informacji zwrotnej, teraz szczególnie przydatna w czasie zdalnej edukacji. Technika dwie gwiazdy, jedno życzenie, czyli dwie rzeczy, które doceniam w Twojej pracy, jedno życzenie, które mam do Ciebie, co możesz ewentualnie zmienić, zmodyfikować. Ustna informacja zwrotna, która towarzyszy nam codziennie na lekcjach, kiedy jesteśmy w szkole. Ocena koleżeńska, wtedy tak naprawdę uczeń i uczennica nawzajem siebie wyręczają, pisząc tą informację zwrotną, przekazując ją też ustnie. I samo ocena, czyli to były też te kolory, które były widoczne w okej zeszycie uczniów i uczennic u Joasi. Tutaj jest przykład informacji zwrotnej. Jest zadanie, to zadanie jeszcze miało kryteria i uczeń wykonał to zadanie. Ja później dałem na karteczce samoprzylepnej informację zwrotną. Tutaj jest coś dobrze zrobione, o czym zapomniała ta osoba i w momencie, kiedy ta praca jest poprawiona, to ta osoba sobie odcina, co zapomniała zrobić, bo już jest to uzupełnione w zeszycie. Czyli jest tylko docenienie z tej lekcji. Następnie robię coś takiego jak kartkówki bez ocen. To są najczęściej kartkówki przed klasówką. Każde zadanie jest kryteriami sukcesu, żeby było łatwiej, żeby też uczniowie, uczennice wiedzieli, co ja mam w głowie, kiedy będę to oceniał. I do takiej pracy ja przygotowuję wtedy informację zwrotną w formie kilku zdań, odnoszącą się do tego, co zostało dobrze zrobione, gdzie są ewentualne błędy, w jaki sposób można je skorygować. I dla uczniów, uczennic, którzy napisali pracę bezbłędnie, jest czwarty element informacji zwrotnej, czyli element rozwojowy, w jakim kierunku mogą dalej się rozwijać. Być może wydaje się to, że to jest bardzo czasochłonne, natomiast u mnie wygląda to w ten sposób, że ja to piszę komputerowo, bo no, moje pismo ręczne jest czasem niezbyt czytelne i wolę jednak napisać w komputerze, niż później odczytywać, co autor miał na myśli i co tutaj jest napisane. I to jest na zasadzie takiej, że jeżeli są takie same kategorie błędów, no to pewne fragmenty tej informacji zwrotnej kopiuję i wklejam do innych uczniów, uczennic. Oczywiście to zachowuje swój autorski charakter, bo prace są różne, ale jeżeli to jest zadanie i ten błąd w tych zadaniach pojawia się w większości prac, no to już wtedy to mi troszkę ułatwia też pracę z czasem. Ważne jest dla mnie również to, żeby moi uczniowie i uczennice wiedzieli, gdzie jest w ich uczeniu się i w moim planowaniu tego procesu uczenia się miejsce na ocenianie kształtujące i ocenę sumującą. Więc tu jest taki przykład z klasy piątej, gdzie mamy informacje do jednego działu, gdzie będzie oceniana praca w sposób odkształtujący. I tutaj mamy identyfikacja tkanek roślinnych, ocena koleżeńska. Kartkówka z korzenia łodygi, doświadczenie dla chętnych, informacja zwrotna, samoocena w odniesieniu do kryteriów, to już na każdej lekcji. I uczniowie, uczennice wiedzą, że na koniec działu mamy przygotowany sprawdzian i będzie również test próbny. Ten test próbny to jest coś takiego, że uczniowie, uczennice przygotowują swoją wersję klasówki. Jak chcieliby, żeby ta klasówka wyglądała z tego działu, mają tylko taki przykaz, że te pytania mają być zróżnicowane w formie. Tutaj jest przykład samooceny i tutaj są kryteria sukcesu 2 do lekcji i tutaj jak widać kolorem zielonym zaznaczone jest to, że te kryteria zostały na lekcji osiągnięte. Natomiast tutaj jest zadanie edukacyjne z wykreślaniem i to, gdzie są te czerwone ptaszki, to znaczy, że uczeń sobie z tym poradził. Czyli to mogą być naprawdę bardzo małe formy, które uczą ich dokonywać samooceny. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś przy samoocenie oszukiwał, bo ja zawsze mówię, że jeżeli oszukujesz, to oszukujesz sam siebie, a nie mnie. Ja też czasami dodaję, chociaż może nie powinien tego mówić, że tak naprawdę to tobie powinno zależeć na uczeniu się, a nie mi, bo ja już się w szkole nauczyłem, więc jeżeli będziesz postępował tak nieetycznie, no to niestety, ale na przyszłość to może się no, źle skończyć. Ocena koleżeńska. Ja bardzo lubię taką formę związaną właśnie z pisaniem kartek pocztowych albo listów na lekcji. I to jest przykład, kiedy moi uczniowie, uczennice, ucząc się o szkodliwości palenia tytoniu,
nie mieli takiej zwykłej lekcji, tylko pisali kartkę z informacjami dla osoby znanej im, która pali papierosy, i w tej kartce mieli uwzględnić takie dwa kryteria. Dwie rzeczy, które są związane z argumentami medycznymi, żeby ta osoba nie paliła papierosów, i jedna rzecz, która jest związana z takimi argumentami niemedycznymi. I to zostało w kartce napisane i oczywiście oni musieli myśleć o tej osobie, konkretnie napisać tak, żeby ten przekaz trafił do tej osoby. Kiedy było to już napisane, to techniką dwie gwiazdy, jedno życzenie, inna uczennica lub uczeń pisali do tej pracy komentarz, czyli taką ocenę koleżeńską. Nie ma żadnych stopni, jest komentarz na początku doceniający tego ucznia, uczennicę. Jest jedna rzecz, którą możesz inaczej napisać w tej pracy, ale nie musisz. Więc tutaj tak naprawdę nie zdarzyło mi się, żeby ktoś się obraził na otrzymaną ocenę koleżeńską od swojego kolegi albo koleżanki. Kolejna rzecz, która też mi się sprawdza w edukacji szkolnej, to są pytania angażujące uczniów. To są pytania, które mają prowadzić lekcje, zaciekawić uczniów, uczennice i powodować to, że szybciej osiągamy cel. I tu są dwa takie przykłady pytań, ponieważ uczę biologii, uczę edukacji dla bezpieczeństwa, więc jedno pytanie z klasy piątej i na dole pytanie z klasy ósmej z EDB. Takie pytanie pojawia się najczęściej na początku lekcji, zbieram odpowiedzi, najczęściej są one na początku błędne i później do tego pytania wracam kilkukrotnie w trakcie lekcji, tak aby ją podsumować prawidłową odpowiedzią na to pytanie. Jak wygląda ocenienie kształtujące zaadoptowane do zdalnej nauki? Ja tak naprawdę wykorzystuję wszystkie te elementy, które wcześniej już pokazałem, tylko w troszkę innej formie, no bo zdalna nauka, edukacja zdalna daje nam troszkę inne możliwości. Po pierwsze, jeżeli chodzi o cele i kryteria sukcesu, tutaj niestety wszystkie są formułowane przeze mnie. Nie mam już takiej możliwości, że pytam uczniów, uczennice o to, jak oni by chcieli sformułować te kryteria sukcesu do lekcji. Jest to niestety trudne, nawet jeżeli pracuję na Zoomie czy na Micie. Dalej, sprawdza się to na pewno dla rodziców, którzy doceniają bardzo to, że w tych lekcjach zdalnych podawane są cele i kryteria, bo oni tak naprawdę wiedzą, czego dziecko powinno się uczyć. I to dostają od nauczyciela. Nie, że dziecko sobie przepisuje na lekcji, coś tam pominie, przekręci wyrazy, tylko dostaje to od nauczyciela. Wykorzystują to do tworzenia notatek. Ja nie podaję notatek w edukacji zdalnej. Oni sami robią te notatki na swoich zajęciach domowych. I niestety jest dla mnie trudnością w określaniu przez nauczyciela stopnia zrozumienia celów i kryteriów. To może być na przykład metoda świateł, ale zebranie od klasy, która liczy 20 kilku uczniów, uczennic online informacji, czy wszyscy zrozumieliście i są dla Was jasne cele i kryteria, no niestety czasem bywa trudne. Informacja zwrotna. Tutaj jest dla mnie łatwiej, bo tak naprawdę 90% notatek, które dostaję, to są notatki bezbłędne. Więc tylko doceniam wtedy, że ta notatka została wysłana. Natomiast pojawiają się też prace, w których no, są jakieś rzeczy do poprawienia i wtedy to jest mój krótki komentarz i tu jest przykład takiego komentarza, bo tak naprawdę ten błąd był naprawdę delikatny w tej pracy uczniowskiej i na koniec jest zachęcenie do obejrzenia przekazu na żywo z gniazda bociana. Wtedy był akurat okres, kiedy ten bocian wysiadywał jajka, więc można było sobie pooglądać, jak to wygląda, a uczyliśmy się o ptakach. Więc połączenie dwóch fajnych rzeczy związanych z edukacją. Kolejna rzecz, która mi się bardzo w edukacji zdalnej przydała i ten pomysł też Państwu polecam, mam nadzieję, że nie będziecie korzystać z niego od września, że już trafimy do szkół, ale gdyby się zdarzyło, że jednak będziemy nadal pracować przez komputer, to tutaj mam pokazany przykład z biologii z klasy piątej, gdzie mam dział różnorodność roślin, tematy zaplanowane, no i zaplanowałem je do końca roku szkolnego, pustą rubrykę daty tej lekcji i w jaki sposób ja będę tą lekcję oceniał. Czy to będzie informacja zwrotna, czy to będzie notatka na ocenę, czy to będzie test próbny z działu na ocenę. Test próbny, jeszcze raz powiem, to nie jest test, który ja uczniom robię, tylko uczniowie robią dla mnie test, czyli sami przygotowują. I tutaj jakie planowane są aktywności na tej lekcji, tak żeby to było już wiadome od samego początku dla moich uczniów i uczennic. Takie informacje ja przekazywałem zaraz po Wielkanocy,
tak aby oni już byli z tym obeznani i wiedzieli, kiedy mogą na przykład uzyskać ocenę stopniem. Bo tutaj jest notatka na ocenę z takiego trudniejszego tematu rośliny okrytonasienne i kto chciał, notatkę do mnie przesyłał. Kto nie chciał, tej notatki przesłać nie musiał. Samoocena i ocena koleżeńska występuje też trochę słabiej. Znaczy samoocena to występuje, bo tak naprawdę uczeń może sam ocenić siebie, czy tak naprawdę na tej lekcji się czegoś nauczył. Natomiast ocena koleżeńska jest słabsza, no bo tutaj te interakcje przez internet są trudniejsze, więc od czasu do czasu przygotowuję zadania, takie jak tutaj zadanie przykładowe, gdzie oni wykonują jedną część zadania, przesyłają wykonaną tą część zadania do innego ucznia wskazanego, tak jak na przykład tutaj kolejnego w dzienniku. I od tego ucznia, któremu przekazali tą wykonaną część zadania, otrzymują informację zwrotną, dwie gwiazdy, jedno życzenie. I odsyłają do mnie, ten uczeń odsyła do mnie tą informację zwrotną i do tego autora, autorki tej pracy. I to się średnio sprawdziło. No niestety było tak, że no czasem ktoś wysłał swoją pracę, a dostał informacji zwrotnej, wtedy ja musiałem interweniować, więc w edukacji zdalnej, jeżeli nie mamy jakiejś platformy edukacyjnej, która może to sprawdzać, jest to trudniejsze, ale jest to jednak możliwe. Kolejna rzecz, która mi się sprawdziła, to jest refleksja ucznia. Ja stwierdziłem, że skoro oni piszą tą refleksję w zeszycie, to można też pisać refleksję w internecie. I stworzyłem na Padlecie w klasie szóstej trzy kolumny, w których klasa 6A, 6B i 6C wpisywała refleksję po tematach od gadów. Ja zauważyłem, że tam jest tyle fajnych rzeczy, których ja się nie spodziewałem, że oni będą to wpisywać, więc sobie założyłem czwartą kolumnę od nauczyciela. Ja również wpisywałem tam rzeczy, które są dla mnie refleksją też związaną z tymi rzeczami, które sobie omawiamy. I to było świetne narzędzie, które też budowało relacje. Takich relacji i takich informacji, które się pojawiały na Padlecie, my byśmy prawdopodobnie nigdy nie osiągnęli w szkole. Natomiast udało nam się to osiągnąć w internecie. Mini projekty. Stosuję również mini projekty po to, żeby uczniowie mogli się uczyć. Uczyć w ten sposób, że w klasie piątej myśmy omawiali rośliny. Do końca roku od tego okresu zdalnej edukacji, więc zaproponowałem i rozpisałem dla nich projekt, w jaki sposób można z kilku nasionek fasoli, dyni lub cukinii uzyskać nowe rośliny, jak po kolei robić, żeby opisywać, co się z nimi dzieje. I uczniowie, uczennice te projekty naprawdę genialne wykonali. Nie było ich dużo, bo ich było kilkanaście na trzy szkoły, bo tak dodam, że to kilkanaście na jedną klasę to może wydawać się dużo, ale na trzy szkoły kilkanaście projektów i były takie zdjęcia i tak to opisane, że ja bym tego tak nie zrobił. Więc naprawdę świetna robota i zachęcam Państwa do tego, żeby też takie mini projekty realizować w pracy swojej zdalnej czy też stacjonarnej, bo one tak naprawdę mocno angażują uczniów i uczennice. Jak pytałem, na ile rodzice się angażowali, to było, że angażowali się, ale tak naprawdę to czasem przeszkadzali tym uczniom, uczennicom. No więc też taka sytuacja może być i naprawdę pisali to szczerze, że woleliby czasem, żeby rodzice nie mówili, że to trzeba zrobić, to zrób lepsze zdjęcie. To nie musi być takie wypielęgnowane do końca. I teraz głos oddaję Kasi. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja postanowiłam pokazać Państwu nie tyle to, co robiłam przed pandemią, ale to, co robię teraz. I jak to jest ważne. Oczywiście tu są też te elementy wszystkie, które, o których mówił Michał, czyli ocena koleżeńska, informacja zwrotna, samoocena, cele i kryteria do lekcji, ale i cele i kryteria do zadania, współpraca z rodzicami i relacje między uczniami i oczywiście pytania, które zmuszają ucznia do głębszego myślenia. To wszystko działo się w czasie edukacji stacjonarnej, ale w tej chwili też to wykorzystuję. Poproszę następny slajd. Już. Nie wiem, jak mam. O, tak, dzięki. Tak. Dawniej i dziś. Proszę Państwa, jak widać, wszystkie z tych elementów, o których mówiłam, wykorzystuję również teraz.
łącznie z pytaniami angażującymi. Niemniej jednak raczej zamieniłam je na zadania wywołujące aktywność. Chodzi o to, żeby z lekcji uczeń nie tylko wynosił wiedzę teoretyczną, czyli niby wykład, ale i przede wszystkim, żeby te zadania angażowały go do aktywności. Najlepiej by było, gdyby to były zadania interdyscyplinarne, takie, które czerpią i z edukacji matematycznej, przyrodniczej, polonistycznej, żeby to zadanie było jedno dla danego ucznia, ale i też o zadaniach, które za chwilę powiem, żeby uczeń miał szansę i możliwość wykazać się swoimi możliwościami maksymalnie. I coś, co jest niezwykle ważne, to jest planowanie. O planowaniu też będę chciała z Państwu opowiedzieć szerzej, ale raczej pozostawię sobie je na koniec. Poproszę. Cele i kryteria do lekcji i jak wyglądały wcześniej. Przede wszystkim zależało mi na tym, do tej pory zresztą, ale musiałam się troszeczkę z tego wycofać, żeby cel był intrygujący, zaciekawiający, skłaniający do myślenia, czyli od razu sam cel, żeby już angażował ucznia w lekcję, czyli na przykład, kto budzi drzewa z zimowego snu, jak przygotować kurę do zamieszkania w lesie, czy wiatrak porusza wiatrem, czy wiatr wiatrakiem. Często do celów wrzucałam od razu pytania kluczowe, tak abyśmy w trakcie lekcji mogli sobie na nie odpowiedzieć. Wycofałam się z tego z bardzo prostego względu. Jest bardzo mała szansa na to, żebyśmy mogli to przedyskutować, omówić to w grupach, w zespołach, jak rozumiemy, czy jest coś niejasne, albo muszę coś dopowiedzieć, bądź wspólnie musimy sobie coś ustalić. Mam co prawda z uczniami codziennie już teraz lekcje online, 2-3 godziny dziennie, ale wiecie Państwo, na platformie, którą my wykorzystujemy w szkole, nie ma możliwości pracy w zespołach i pracy w grupach. Ona jest bardzo dobra i bardzo przydatna, niemniej jednak nie ma takiej możliwości, więc postanowiłam coś zrobić, co się bardzo sprawdza i dostałam też taką informację zwrotną, bo w oparciu oczywiście te zmiany wprowadzam w oparciu o rozmowę i z rodzicami, i z uczniami. Po pierwszych 3 tygodniach pracy spotkałam się z rodzicami na wirtualnym zebraniu i omówiliśmy sobie, poprosiłam ich wcześniej o przygotowanie odpowiedzi na kilka pytań, które im przysłałam. Jak to pomaga im w uczeniu się? Podstawowe pytanie, czy po prostu nie jest tego za dużo? Czy to, jak robimy, czy jest zrozumiałe, czy uczeń jest sam w stanie pracować w domu, bo sytuacja uczniów była priorytetowa i nadal jest w planowaniu lekcji. Dlatego wzięłam pod uwagę to, że cele muszą być jasne i konkretne, czyli chcę wiedzieć, kim mogę zostać, gdy dorosnę. Wykorzystują mnożenie i dzielenie do przygotowania imprezy urodzinowej. Poznają Afrykę i jej mieszkańców. Postawiłam bardziej na konkret i na taki cel, który nawet rozmawiając z uczniami, kiedy poproszę dwoje, troje uczniów w trakcie lekcji o wyjaśnienie, co mamy na myśli, czym mamy się zająć, nie będzie to problemem. I postawiłam na konkretność i jednoznaczność. Jak wyglądały kryteria sukcesu do lekcji? Moi uczniowie również prowadzą OK zeszyt i po każdej lekcji mają obowiązek wpisać cele i kryteria. I jak widzicie Państwo, dlaczego wy dwoje raźni, wyjaśniam, na czym polega symbioza u zwierząt, podaję przykłady zwierząt żyjących w symbiozie, zamieniam równoważniki na zdania i poprawnie zapisuję wyrazy z rzet z kropką. Każde dziecko prowadzi swój OK zeszyt i ten OK zeszyt bardzo mi pomógł też, ale i rodzice mówili, że jest to bardzo przydatne narzędzie w pracy z dziećmi, bo one powtarzają, utrwalają. A jak wyglądają różne inne kryteria? Czasami zaczęłam się zajmować flipowaniem i postanowiłam troszeczkę urozmaicić im te lekcje, więc flipuję, robię coś w tym rodzaju i postanowiłam też pójść za, wykorzystać to, co robiłam wcześniej, czyli komiksy, kryteria sukcesów do zadania w formie komiksu. Jak Państwo widzicie, znajdzie się tutaj wszystko to, co jest najważniejsze do wykonania zadania. Kryteria do zadań, muszę powiedzieć, że są dużo bardziej wypracowane przeze mnie, są bardzo dokładne, sprawdzam kilka razy,
czy na pewno kryteria do zadania są spójne z poleceniem. Ponieważ tutaj nie może uczeń mnie zapytać, zwłaszcza kiedy mają też lekcje zdalne, czyli samodzielnie pracują, nie może mnie zapytać, żebym dopowiedziała, jeżeli coś jest niezrozumiałe. Więc poszłam w kierunku jasnego i konkretnego. Znów mówimy o konkrecie. I tutaj się kłania to planowanie. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie planowałam tak dokładnie lekcji i zadań, które uczniowie mają wykonać, jak w tej chwili. Zajmuje mi to dużo więcej czasu, ale naprawdę się opłaca. Takie planowanie pozwoliło mi na takie poczucie, że moi uczniowie są przeze mnie zaopiekowani. Ale oczywiście do tego jest też potrzebna ich informacja zwrotna dla mnie. I taką informację zwrotną od czasu do czasu zbieram. Proszę ich, żeby napisali albo na czacie, albo przesłali do mnie mailem. Ja mam w tej chwili drugą klasę i muszę przyznać, że uczę ich tej informatyki. I faktycznie uczenie przez praktykę jest chyba najlepszym sposobem na pokonywanie wielu różnych trudności, bo oni e-maile napiszą i wyślą i sprawdzą sobie pocztę. Także to jest super. Poproszę kolejny slajd. Jak też wygląda inne polecenie, inne zadanie, kryteria do zadania? Ułóż i napisz co najmniej 5 zdań, w których namówisz swoich rodziców na wspólny wyjazd do Wieliczki. Mieliśmy oczywiście specjalny filmik i tak dalej o Wieliczce, a ich zadanie polegało na tym, żeby przede wszystkim napisać zachęcającą prośbę do rodziców, przy czym pojawia się już po raz pierwszy, że ma jakiś argument mają użyć, więc to też było super. Jasno, konkretnie. Na kiedy, do kiedy mają przysłać, o czym muszą pamiętać. To wszystko musi się znaleźć, ale jednocześnie w tych kryteriach sukcesu staram się ich nie ograniczać, tak żeby mieli też możliwość formy pracy. Mogą napisać ręcznie, mogli też napisać maila, mogli napisać w Wordzie więc i załączyć plik. Dowolność była bardzo duża. Jeżeli chodzi o informację zwrotną od nauczyciela do ucznia, to w czasach sprzed naszych zajęć zdalnych przede wszystkim królowała informacja ustna, udzielana na bieżąco, taka, która wspiera proces, jest tu i teraz. W tej chwili musiałam z tego trochę zrezygnować, ponieważ nie jestem takim, nie towarzyszę im za bardzo w tym procesie, pomimo, że się widzimy, ale nie widzę, co piszą, nie wiemy, jak piszą. Na bieżąco dużo częściej wykorzystuję inną formę informacji zwrotnej. Zawsze mieliśmy wyznaczone prace, czyli do których piszę informację zwrotną, czyli co są te kluczowe umiejętności, które wybieraliśmy. W tym roku to były dłuższe prace pisemne, niektóre wybrane prace domowe, na które się umawialiśmy wcześniej, piękne pisanie, czytanie, recytacja i prace plastyczne. To wszystko podlegało informacji zwrotnej i nadal się tego trzymamy. W tej chwili przede wszystkim króluje pisemna informacja zwrotna do wybranych prac, ale to są takie najkluczowniejsze umiejętności, takie kluczowe spośród kluczowych, które wybrałam, że warto jeszcze nad nimi popracować i są możliwe do wspólnej pracy. Nawet jeżeli trochę rodzice pomagają, to nie jest to przeszkodą, a też na naszym jednym ze spotkań omówiliśmy się, że pomoc jest pomocą tylko wtedy, kiedy wyjaśniamy i pokazujemy, ewentualnie jak coś można zrobić, ale nie wyręczamy. I ostatnio jedna z moich uczennic mnie pyta, proszę Pani, ale jak mama mi pozwoliła, pokazała jak wklejać zdjęcie, to czy to jest pomoc, czy to już nie jest pomoc, czy tak można? Więc oni też doskonale to kontrolują. A to jest przykład informacji zwrotnej, którą piszę teraz do swoich uczniów. Jak Państwo widzicie, jest fragment pracy i moja informacja. Prace przesyłają uczniowie albo mailem, albo MMS-em, robią zdjęcie i przesyłają i ja w ten sposób opisuję
ewentualnie pracę. Teraz możliwości jest dużo więcej, więc podkreślam, zakreślam i proszę, co z tą pracą zrobić. Niewiele się różni ta informacja zwrotna od wcześniejszej. Natomiast była zapewne nie była w ogóle komputerowo, tylko była ręcznie. Natomiast tu chciałam Państwu powiedzieć, ocena koleżeńska, jak wyglądała dawniej. Uczniowie pisali informację koleżeńską w oparciu o kryteria do zadania, które były też jasne, jednoznaczne. I tutaj widzicie Państwo ocenę koleżeńską napisaną przez jedną z koleżanek do swojej koleżanki. A jak wygląda to teraz? Ocena 2 gwiazdy, 1 życzenie. I uczniowie musieli ocenić, znaczy oceniali koleżeńsko prezentacje, które były przygotowane przez nich o zwierzętach Afryki. I jak Państwo widzicie na czacie, też można udzielić informację zwrotną. Wraz ze wskazówką, co można poprawić, mów do komputera, bo słabo słychać. Bez przecinków, czasami z błędami, ale to nie jest wtedy takie istotne, jak sama forma informacji, czyli pochwalenie, docenienie i wskazanie, co zrobić. Czat fantastycznie się do tego nadaje. I tu chciałam wrócić do zadań, o których Państwu mówiłam. Chodzi o zadania, które pozwolą uczniowi zaangażować się w największym stopniu, czyli sięgają do tych obszarów, które im najbardziej odpowiadają. O ile wcześniej zadawałam zadania, które były, rzadko zadaję prace domowe, ale jeżeli już, to zawsze było to zadanie do wyboru. Z reguły były to 2 zadania, z których można było wybrać. W tej chwili są 3 co najmniej. Jak Państwo widzicie, staram się sięgać do każdego z możliwego obszaru, który uczniowie lubią. Czyli sprowadzisz restaurację, bardzo proszę, zrób kartę dań ze zdrowymi posiłkami, albo przygotuj sam zdrowy posiłek z rodzicami, albo ewentualnie ułóż portret z warzyw i owoców własnej lub swojego zwierzęcia i prześlij oczywiście zdjęcie. Zawsze daje termin, do kiedy to trzeba wysłać, do kiedy jest praca domowa i nigdy nie jest ona z dnia na dzień. Jeżeli uczeń się decyduje na dowolną pracę, na którąś z prac domowych, to mógł sobie kliknąć w prezentacji w Geniali 1, 2 lub 3 i tam pojawiała się gotowe kryteria sukcesu do danego zadania. Myślę, że warto też powiedzieć, wracając do OK zeszytu, o refleksji i o informacji, którą uczniowie sami sobie zbierają w OK zeszytach. Tutaj jest przykład. No zobacz. To jest przykład właśnie refleksji. U mnie refleksja jest, co było dla mnie ważne, co z dzisiejszej lekcji chciałbym zapamiętać. Jak widać, mieliśmy o różnych zawodach związanych z przyrodą, czyli uczennica zrobiła rysunek, mikrobiolog, pszczelarz, lekarz, weterynarz, czym się zajmują, jak to wygląda, posługują się też symbolami, albo wiesz, że zdrowo jesz i jak można przygotować zdrowy posiłek w oparciu o piramidę zdrowego żywienia. Mhm. Planowanie i lekcja krok po kroku. Chciałabym wrócić do tego planowania, bo już mówiłam, że odbywa się to dużo bardziej, z dużo większym zaangażowaniem moim niż miało to miejsce wcześniej. Każdy krok jest bardzo dokładnie przemyślany. Specjalnie pokazałam Państwu to zdjęcie, czyli ten flip, ponieważ on pokazuje, jak uczeń ma przechodzić od jednego zadania do drugiego. I o ile robiłam coś takiego już wcześniej dla uczniów, między innymi, którzy chorowali i nie uczestniczyli w lekcji, rodzice prosili, co mogą zrobić. Jak sami Państwo wiecie, lekcje, uzupełnienie ćwiczenia nie gwarantuje w żaden sposób tego, że uczeń zrealizuje materiał, który my robiliśmy. Natomiast taki krok po kroku pozwolił mi, to wcześniejsze planowanie lekcji pozwoliło mi teraz na tworzenie tak zwanych prezentacji,
które uczeń dostaje po lekcji, zapisuje je w PDF-ie bądź wysyła mi do prezentacji. I tam jest pokazany i tok myślenia, tok rozumowania, czyli przechodzenie z miejsca na miejsce, poszerzające zadania, dodatkowe linki, z których można skorzystać, żeby dowiedzieć się więcej albo poćwiczyć, zależy kto co wybierze. Natomiast to jest coś, co się nazywa ślad po lekcji. I to jest to wszystko, co chciałabym zostawić, proszę Państwa, w swojej dalszej edukacji, czyli nawet jeżeli wrócimy do pracy, to jest to chyba najistotniejszy element, którego się nauczyłam, żeby zostawiać ślad po każdych zajęciach, po każdym dniu. Jest to możliwe, nie zajmuje mi już to w tej chwili tak dużo czasu jak na początku, natomiast jest o tyle wartościowe, że jak rozmawiałam z rodzicami ostatnio na spotkaniu, na zebraniu, i rozmawiałam też z dziećmi, okazało się, że oni wracają w 80% wracają do tych prezentacji, sprawdzają jeszcze raz, jeżeli czegoś nie rozumieją, to wracają do momentu, w którym się zatrzymali, a rodzic widzi też, w którym momencie uczeń, czy jego dziecko ma problem i w którym momencie powinni się zatrzymać. I myślę, że to zostawiam, zabieram ze sobą po tej zdalnej edukacji, bo jest to chyba najważniejsza rzecz, której się nauczyłam. I bardzo dziękuję. Dziękuję, Kasiu. I teraz ostatnia część, tak w telegraficznym trochę skrócie, informacje na temat programu Szkoła dla Innowatora, którą Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi ze Szkołą Edukacji, ze Stowarzyszeniem ze WIS z Radowa Małego, z Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii. Jest to projekt finansowany przez Unię Europejską. Projekt niestety zamknięty, bo nie można się do niego już zapisać. Jest pilotaż prowadzony wspólnie z CEO i Ministerstwem Rozwoju chyba. O ile dobrze przypominam, nie przekręciłem, i też z Ministerstwem Edukacji. Projekt, w którym jest kilkadziesiąt szkół na ten moment już działających. I celem tego projektu jest przede wszystkim wprowadzenie zmian w szkole, które będą sprzyjały rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych. W tym projekcie bierze udział 20 szkół podstawowych i od przyszłego roku szkolnego klasy siódme będą zaangażowane w znaczny sposób w tym projekcie wraz z grupą nauczycieli, nauczyciele, którzy ich uczą. W tym projekcie autorzy wyróżnili 5 takich wiązek. Wiązek, w ramach których jeszcze mamy inne działania. I to są takie wiązki jak samodzielność myślenia, współpraca, rozwiązywanie problemów, liderowanie i zarządzanie sobą. Jak widać na tym zdjęciu, na tej grafice, te wiązki są ze sobą, jeżeli chodzi o działania, bardzo przemieszane i w różnych interakcjach. Dlatego też mamy podzielony program na kilka etapów. Pierwszy etap to jest przygotowanie do pracy w szkołach, który aktualnie ma miejsce. Od września do lutego wraz z uczniami klas siódmych będą testowane pewnego rodzaju rozwiązania, które im proponujemy. Natomiast od stycznia 2022 roku te wszystkie praktyki wypracowane w programie Szkoła dla Innowatora będą upublicznione i każda szkoła w Polsce będzie mogła z tych doświadczeń skorzystać. Na czym polega systematyczność? Systematyczność w tym programie jest związana również z skutecznością, ale skutecznością w rozwijaniu i systematycznej pracy z kompetencjami proinnowacyjnymi. Ja uważam, że jest to program na tyle innowacyjny, że tak naprawdę podejście w tym programie jest czymś zupełnie nowym, dotychczas niestosowanym, nierozwijanym w polskich szkołach. Kolejny komponent to jest różnorodność. Różnorodność dlatego, że każda szkoła może wybrać swoją metodę działania, swoją ścieżkę, swoją wiązkę działań proinnowacyjnych,
Te szkoły działają przy wsparciu asystentów szkół, jest to dwóch trenerów, którzy będą doradzać. W szkole również będzie reanżacja przestrzeni szkolnej, czyli tak, żeby ta przestrzeń również wpływała w większym stopniu angażowaniu się uczniów w naukę. Kolejna część to jest autorstwo, gdyż to tak naprawdę wszyscy uczniowie, uczennice, nauczyciele, nauczycielki, którzy są w tym programie, będą mieli istotny wpływ na przebieg projektu we własnej szkole. Tak naprawdę Centrum Edukacji Obywatelskiej i instytucje, które z nami współpracują, nie narzucają w 100% działań, które muszą być w szkołach realizowane. My bardziej zachęcamy nauczycieli w ich tworzeniu programów, które będą realizowane właśnie w tej siódmej klasie szkoły podstawowej. Komponenty projektu, jest ich kilka. To jest przede wszystkim wsparcie dla nauczycieli. To wsparcie trwa cały czas, podobnie jak wsparcie dla dyrektorów, nawet w wersji takiej trochę online, bo no niestety nie możemy do tych szkół przyjechać w okresie zdalnej edukacji. Wypracowujemy różnego rodzaju narzędzia edukacyjne, które już są częściowo dostępne na stronie internetowej projektu. Będą zajęcia w szkołach już od sierpnia realizowane. Wycieczki edukacyjne do szkoły w Radowie Małym. No oczywiście wszystko jest to podparte diagnozą kompetencji na wejściu, a na koniec zespół Szkoły dla Innowatora będzie starał się upowszechniać i również promować te wszystkie narzędzia, które zostały w tym czasie zaplanowane i wdrożone. Co oferuje Szkoła dla Innowatora dla szkół spoza projektu? Po pierwsze są to webinaria. Można sobie wejść na stronę youtube.com i wpisać Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest tam playlista Szkoła dla Innowatora. Kilka webinariów dla uczestników i uczestniczek tego programu jest już dostępnych. Dalej, kolejne 4 praktyki pracy zdalnej też są już dostępne. Tu są te, jak gdyby, tematy tych webinariów, które mamy już opracowane i które można sobie zobaczyć. Narzędzia edukacyjne. To są opracowane już zadania edukacyjne interdyscyplinarne, czyli na kilka przedmiotów. Takich zadań jest kilkadziesiąt przygotowanych, na razie będą testowane w szkołach. Jest opracowany przewodnik, jak takie zadania tworzyć. Mamy również programy pracowni tematycznych, dlatego że wiąże się udział szkoły w tym programie z otrzymaniem pieniędzy na organizację przestrzeni szkolnej. Projekty uczniowskie to jest kolejna rzecz, która nam się w Centrum Edukacji Obywatelskiej sprawdza i też chcemy polecać w tym projekcie. I warsztaty wychowawcze to jest coś, co jest dla nas nowe, ale wiemy też z tych szkół, że jest dla nich również potrzebne. W godzinach od 16 do 16.40 dzisiaj zapraszamy Państwa do rozmowy z osobami zajmującymi się programem Szkoła dla Innowatora. W informatorze, który Państwo otrzymali, znajdują się tam właśnie linki, jak poprzez pokój Zooma skontaktować się z tymi osobami. Tak samo będzie można skontaktować się w tej godzinie z koordynatorką programów SUS. Strona internetowa programu Szkoła dla Innowatora dla osób chętnych, które chcą zobaczyć, na czym ten program się opiera i co do tej pory zostało wypracowane. Też szkoła programu Szkoła Ucząca Się, strona programu Szkoła Ucząca Się dla przypomnienia, jeżeli Państwo są zainteresowani ofertą kursów, warsztatów związanych z ocenianiem kształtującym, ale również i OK zeszytem. I teraz patrząc na zegar, no równo praktycznie skończyłem o 12.40, tak jak obiecywałem, ale mam jeszcze niespodziankę jedną i tą niespodzianką już mówię, co będzie. Jest to notatka wizualna. Ja tą notatkę wizualną teraz Państwu udostępnię, czyli tak, new share.
I to jest notatka wizualna, którą otrzymaliśmy od osoby, która z nami cały czas była i notowała, co dzieje się w naszym webinarium, panelu i tej części informacyjnej dotyczącej szkoły dla innowatora. Taką notatkę mam nadzieję, że będą mogli Państwo otrzymać również na swojego maila jako pamiątkę po naszej części tutaj wspólnej. Danusiu, czy chciałabyś jeszcze zabrać na koniec głos? Nie wiem, czy jest... No ja wszystkim bardzo dziękuję, żeście wytrzymali tak długo, ale to rozumiecie, że spotkaliśmy się jako pasjonaci i oceniania kształtującego i okej zeszytu i mamy nadzieję, że będzie Wam i nam służył jeszcze długo. Dziękuję bardzo. Ja też chciałam podziękować bardzo za udział. Zachęcam również do uczestnictwa w innych wydarzeniach, które są realizowane w ramach OPPM-u, bo naprawdę warto. Ja przynajmniej się cieszę już na spotkanie z Wajrakiem. Mam nadzieję, tak jak Sylwia powiedziała na początku, będzie z puszczy, jakie zwierzęta w tle będą się poruszały. I liczę na to, że spotkamy się też z Państwem albo wirtualnie na naszym kanale na Facebooku, czy też poprzez kontakt mailowy, czy też ewentualnie w szkołach, bo mam nadzieję, że ten okres zamrożenia naszych szkół już niedługo się skończy. Wyjedziemy do szkół ze szkoleniami, z rozmowami i będziemy dalej działać na rzecz tego, żeby nasza polska edukacja była jeszcze lepsza niż jest do tej pory. Także dziękuję bardzo i zachęcam do korzystania z różnych atrakcji w ramach OPPM-u. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.